szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to projekt prezydenta druk nr 1061. W tej sprawie zostały złożone 3 poprawki pana radnego Wojtowicza. Otwieram dyskusję w sprawie poprawek. Czy ktoś w sprawie poprawek chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Bardzo proszę o pana dyrektora informację na temat opinii co do poszczególnych poprawek. Po pierwsze będziemy mieli poprawkę numer 1 pana radnego Łotowicza. Bardzo proszę informację. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 1 pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1? Pana radnego Łotowicza. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Proszę o wynik. 37 za, brak przeciwnych, 1 wstrzymujący się. Poprawka została przyjęta. Poprawka numer 2. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 2 pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 35 za, brak przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że rada przyjęła tą poprawkę. Lećmy dalej, poprawka nr 3. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 3 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się. Rada przyjęła tą poprawkę. Proszę Państwa, będziemy głosowali uchwałę z autopoprawką i przyjętymi poprawkami pana radnego Łotowicza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tą uchwałę.